No, ta lepsza ręka, tak? Mocniejsza. Pociągnąć się do tyłu? Może. Ja tak mogę tylko robić. No to fajnie. Ale tylko z polem. Choruje już długo, od przed studniówką zachorowałam. No i tak coraz to tam postępowało, bardziej ciężej było chodzić. No i w końcu trzeba było o lasce czy z kimś, później już o kulach. W końcu i trzeba było na wózku, bo było coraz trudniej. Ta choroba jest taka uciążliwa, bo każdy widzi kogoś na wózku i to się wydaje, że to już no nic mu nie dolega. A on nawet sobie nie potrafi właśnie bardzo przytrzymać kubka z herbatą, bo ręce też właśnie są niesprawne. No... Taki jest po prostu zdany na pomoc innych. Wszyscy nazywają nas narciarzami, bo mamy taki specyficzny chód. My ciągniemy nogi za sobą, już nie podnosimy tej nogi. Właśnie między innymi te ćwiczenia PNF to polegają na tym, żeby tę nogę unieść. A to nie tak łatwo. Jakoś te mięśnie już powodują, że te stopy opadają i tak my ciągniemy te nogi za sobą. Tak specyficznie jak Justyna Kowalczyk maszeruje na tych nartach, to my je tak ciągniemy. Właściwie to w 95 roku nie mogłam chodzić na jedną nogę i wówczas właśnie poszłam do lekarza, neurologa, jeszcze wówczas nie trzeba było skierowania i ona od razu podejrzewała, że to stwardnienie rozsiane. No ta wiadomość spadła też na mnie jak grom z jasnego nieba. Z chwilą, kiedy dowiedziałam się o stwardnieniu rozsianym, zaczęłam szukać informacji w internecie. Tam wchodząc na stronę stwardnienie rozsiane, pierwsze informacje są przedstawione jako choroba nieuleczalna. Przyznam się, że przez jakiś czas nosiłam się z myślą popełnienia samobójstwa, bo no nie wyobrażałam sobie tego, jak można żyć, wiedząc, że to prowadzi do niepełnosprawności. Dopiero później spotkałam pewnego dnia taką panią właśnie też chorą na stwardnienie rozsiane, która, no tak jak ja obecnie, poruszała się z laseczką, ale chodziła. I mówi, że to nieprawda, że zawsze prowadzi do niepełnosprawności. Odpowiedni tryb życia, oszczędzanie się, dbanie o siebie. No i wiadomo, no lekarstwa. Że jeżeli ktoś otrzyma diagnozę stwardnienie rozsiane i nie będzie robił nic, to bardzo szybko siądzie na wózek. Trzeba zmuszać się czasem do pracy, do właśnie do ćwiczeń, mimo że boli, mimo że jest trudno, ale trzeba, żeby jakoś funkcjonować. Jak ja słyszę u lekarza na przykład, że proszę żyć z tym normalnie, no to bez żadnych informacji, bez właściwych, rzetelnych informacji idź i żyć normalnie, jak nie można przejść 100 metrów, czy nie można już samemu posprzątać sobie nawet mieszkania, no to nie wiem, jak można żyć normalnie, tym bardziej iść do pracy, pracować po 10 czy 12 godzin, bo dzisiaj są takie warunki. To jest obciążenie niesamowite i psychiczne, i fizyczne dla takiego chorego człowieka. Większość ludzi załamuje się w takiej sytuacji. Ja ze względu na swoją osobowość musiałam zacząć coś szukać. Zdecydowałam się, dowiedziałam się od znajomych, nawet o Stowarzyszeniu Stwardnienia Rozsianego w Mielcu. W stowarzyszeniu mamy rehabilitację, tacy chorzy poruszający się na wózkach to mają najczęściej domową rehabilitację, przychodzi do nich rehabilitantka i prowadzi z nimi. A ci, którzy jeszcze są w miarę w stanie dotrzeć, to spotykamy się na sali w szkole numer 3 i tam właśnie ćwiczymy. To stowarzyszenie, ta wiedza, ten kontakt z ludźmi tam w tym stowarzyszeniu jest bardzo ważne i wymiana doświadczeń. Każdy to inaczej przechodzi, każdy coś tam po swojemu można się dowiedzieć. Także takie spotkania są bardzo, bardzo ważne moim zdaniem.